pytam bardzo serdecznie i jakby... No i co, no to jakby wracam do wieży, bo jakby trochę mnie nie było w tej wieży i ogólnie trochę nie nagrywałem, co prawda trochę, ale myślę, że coś tam może jeszcze poogarnę. Mam nadzieję, że coś pójdzie mi na pewno znacznie lepiej. Co prawda już grałem, ale wcześniej. Strasznie później już tamtego odcinka, ale... No ale wiadomo, jakby... No trochę mnie tu nie było. Już można zauważyć, ile czasu mi nie było. Kuźwa, jak zwykle musisz się tak zacinać, że masakra jakaś. Dobra, nareszcie. Jakby już wtedy... Zrobiłem z drugiej tutaj drugi run, ale... No poszło mi znacznie łatwiej i poznałem i jakby zauważyłem tę rzecz, którą nie zauważyłem absolutnie wcześniej, czyli mianowicie mechanikę tych strażników wieży, właśnie tych chłopów z tak włócznią i tarczą, i że taki chłop raszuje. To właśnie tyle zauważyłem wtedy na tym drugim ranie. No niestety nie nagrywałem, bo jakby trochę byłoby troszkę zamieszania. I dobra, lecim. I jadziem jeszcze raz. To już mój tak naprawdę już trzeci run. Bo tak EWT poza odcinkiem już zacząłem grać to po raz drugi. I myślę, że nikomu to absolutnie nie będzie to przeszkadzać. I tak, trochę farmiłem rangę. Już nie pamiętam, którą mam aktualną, ale... Ale gdzieś około... Nie wiem... bez gwiazd na noc. Nie wiem, ja już nie ufam bez gwiezdnej nocy, ale... Chociaż na późniejsze partie chyba... to jest chyba konieczność, żeby to wziąć. Dobra, mniejsza. Lecimy znowu. Nie wiem, przecież ja aż tak dawno nie używałem bez gwiezdnej nocy, bo już stwierdziłem, że jednak ta broń jest bez sensu. Więc to może być zupełnie co innego teraz. Znaczy teraz chyba nie będę miał jednak, żeby wziąć pszczółki, chociaż dobra, no chociaż i tak trafi się ten artefakt, co nam dała się pszczółki. Więc pół biedy. Jak chcę jakoś najmniej obrywać. Ale tak na razie idzie łatwo. Jak na razie. I teraz są pszczółki inne przydatne. I to już jest druga wieża w tym, w tej grze. To już jest druga, dopiero. A za 3 dni będzie już trzecia. Więc co, to 3 razy sztuka i może coś jeszcze fajnego, coś jeszcze ciekawszego może się trafi w ogóle. Może dadzą coś ciekawszego wtedy. Może niekoniecznie aż tak trudne, żeby... No bo mi się wydaje, że i tak nie umiem przejść do tej wieży żadnej. Ale no myślę, że może kiedyś, może po jakimś czasie, może jak już będę miał ogarnięte, to wtedy może coś lepiej mi pójdzie. Kurde, teraz ten dylemat jest, czy wziąć fajerwerkę, czy amulet. Chyba fajerwerkę wezmę. Mimo wszystko. No przy tym mi się wydaje, że to będzie lepsza opcja. Dobra, jak dam więcej strzałów w sumie. Nie wiem.
Wydaje mi się, że mogę zaoszczędzić strzały na jakieś trudne sytuacje. Nie, na przykład na iluzjonera. Już na ty. Już na chyba na 8 piętrze chyba dopiero. Jak dobrze pamiętam. Tak, chyba dopiero na 8 piętrze. Bo jak coś kojarzę. Czy na 8 piętrze już dopiero. Od razu mamy bossów. No nie, wydaje mi się, że taki moment już ogarnięte. Nie będę chyba pokazywać. Dobra, no to standardowo. Nic nie biorę. Nic nowego. A właśnie, śnieżki bym zapomniał sobie dodać tutaj. I chyba jednak mi się nie przyda chyba bez... No mów mi. O tego rapiera, bo niby... Niby szybko bije, ale jeśli chodzi o obrażenia, to chyba średnio. Dobra, Sandor chyba zbroję sobie ulepszą, żeby przetrwała jak najdłużej. Żeby jak najdalsze piętro można było przejść wtedy. Już nie pamiętam, czy wtedy... Na którym to było piętrze, że już zdobywałem tajemniczą zbroję i tak dalej. Ale dobra, zobaczy się, jak to teraz będzie. No jak takie małe doświadczenia, to... No i jak zwykle mnie osłabia. I chyba nawet nie trafiłem. Niby już nie będę ich co prawda spowalniać, nie? Ale... No mnie on osłabia tą swoją magią. Dobra, już się domyśliłem, że to on. I ogarnięty jest. Wyjaśniony. Elegancko. O to chodziło. Dobra. Totem jak nic przydatne. Przy takim gaście. Dobra. Może teraz to... I nie wiem, większe uderzenie z gardą. Jak na razie idzie tak łatwo, że hej. I teraz chyba medalion właśnie. Bo teraz już nie będą chyba takie mocne te pszczołki. Dalej mi się ten. I totem regeneracji. I to dziadostwo. Najlepiej ich tu zrobić tutaj. Pyk. Tak, jak najwięcej ich tutaj stworzyć. Znaczy nie wiem, czy to był bardzo dobry ruch. No nie wiem, czy było tak dobry wybór. Bo teraz to. Teraz to. Chyba lepiej, żeby jakoś zbugować. Dobra, hop. Nie wiem. Czy dałoby się coś zrobić tutaj? Żeby jakoś nie oberywać. Bo na pewno nie mogę w tamto miejsce iść, bo później mnie tak stankują. Już będę tak zablokowany, że nie będę w stanie coś zrobić.
No najlepiej, żeby ich zbagować w tamte obiekty. Najlepiej. Bo później jest tak przerąbane, że hej. Albo też w ten sposób można ich blokować, przecież oni się tak... Oni tu się tylko łatwo się bagują. I mogę to nawet spokojnie tylko pydlaka tłuc. No i pięknie. No i git! A wcześniej to było takie trudne, że hej. Przecież tylko po co ich zrobi, no. Na masakra. W sumie to może mi się przydać. Mixo bariera, jak nic. Co prawda, no teraz już nie mam. Co prawda, nie mam już śnieżki, więc muszę już bardzo uważać. Naprawdę, jak najwięcej ich tu zrespić. Chcę się tych przekonać na swoją stronę. I znowu to samo. A tu zauważyłem mały myk. Bo tu można też łatwo ich tam zblokować. Ajajaj. Nie o to mi chodziło, ale coś w tym stylu. Bo niby oni żarżują, no. Oni łatwo żarżują. Choć mogę też zrobić o tak. O, dobrze, mi tam zepchnął. Też mogę tak. Nie możemy się tak ganiać wokół tego obiektu. No żarżuj, żarżuj. Chodź tutaj. No chodź, 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 chodź. No chodź. No chodź, no chodź. No wiem, że lubisz tak robić pyka. I chyba jeszcze jeden został ten byk. Tak, jeszcze jeden. Ale łatwo z nim minę. Taki myk. I możemy się tak ganiać. Zdodżować przy pomocy, no, tych roślinek. Ale chłop, jaki chłop. Przetrwa tego najwyższy i gin, no. Ja nie potrzebowałem miksury nawet, żeby go... Bo wystarczyło się w ten sposób. Jest taki mały lifehack ogólnie. Łatwo! Dobra, coś tu jeszcze? A będę tak dla... Zwiększenie sobie rezistów. To czemu nie? I dobra. Jadziem znowu. I jest. I chyba pokażę, bo chyba jest chyba większy, może nie gra, ale... Ale ogólnie umią. No właśnie, zraszować. Oni mogą raszować. Mają dużo HP, odrzucają i orni raszują. No jak teraz się zraszało na mnie. Albo tak, po prostu. Strażnik versus strażnik. XD.
Tutaj chyba główne utrudnienie chyba, że dużo jest tu przeciwników różnych. Będzie nawet dwóch tu nekromantów, więc tak chyba takie główne utrudnienie w tym piętrze. Ła, Boże! Dobra, póki mam barierę. I dobra. Podka mi się kończy. I trochę za dużo się tu zrespiło. O Jezus, o Jezus. Może chmurki będę robił jeszcze. Ajajaj. Hop. No, hop. O, zablokowali go. You shall not pass. Kurde. No nie mogę tędy przejść. Kurde, no. Trochę za dużo się tu respino. Jak na taką broń. To trochę słabo. Nawet nie patrzę już, w którym piętrze jestem już. No, zajmijcie się czy coś. Zajmijcie się nimi. Dobra. Dobra, hop. No chłop znowu się tam blokował, no co je? Dobra, chyba teraz spotka. Ja nie chcę jednak tu umierać. Hop. I hop. No nie padł, no. I teraz. Czekaj, czekaj, koniec? Koniec, dobra. Świetnie. Perfekcyjnie. I teraz. I teraz mogę powybierać. Zamrożenie, pijawka i nie wiem, orzeźwienie. Dobra. Jeszcze tam coś tam pyknie. Chyba najlepiej właśnie jest chyba właśnie to jeszcze. Aj. No to teraz przypadek. No takie. Chyba przez tych chłopców totalnie. Bo trzeba jeszcze kółko kliknąć, żeby wyjść. Dobra. Jak to teraz pyknie? I mamy już 18 piętro. Dobra, gaz, zdążyło mi się tam zabić Wedermana. Później Gasta. Hop, hop. Hop, hop. Dobra, pyk. I teraz Gast. Dobra, berwa trochę. Kurde, no. No nie wal tak. Ale głupi Gast, bardzo głupi. Ale warto, że zadziałało. Udało się. I dotrzeć do... bez śmierci. Nie wiem, czy najlepszym rozwiązaniem będzie teraz to. No nie wiem. Czyli nie wiem. Dobra, hop. Żeby przynajmniej można było ich zbombalekować na chwilę.
Dobra, trochę ryzykownie, ale dał radę. I będziemy mieć 20 piętro. Bez straty ani jednego życia. Świetnie. I o to chodziło. Niby trochę ryzykownie, że ja płotkę wziąłem, ale ja wziąłem tak na wszelki wypadek, żeby jednak nie ryzykować za bardzo. Dobra. Chyba już... Choć mogą mi się jeszcze przydać te rzeczy, które mam aktualnie. Zawsze mogą mi się jeszcze przydać. No nie wiem, czy to gong by się przydał teraz. Chociaż nie, wolę jeszcze to zostawić sobie, bo może się jeszcze przydać. Nie, bez XP bariery. Nie. Wolę mieć muszą barierę. No, że niby głupio, ale... Dobra, hop. Nie strzelaj tak we mnie. Heh, łatwo. chyba nic nowego nie biorę. Teraz będzie z nimi łatwo. Jeszcze bym zapomniał, że Ice Ledgerów się nie da. Tylko na swoją stronę. Co głupie są te dermity. Poważnie. Nice. Pięknie. Nic nowego. I mamy 25 piętro. Chyba tak. Dobra, jeszcze jakiś tam jeszcze doszedłem, no ale. A wiadomo. Jeszcze nie muszę potki tam odnawiać, bo tu są bardzo prości przeciwnicy. Tak prości, że hej. Później, w późniejszym piętrze chyba trochę odrobinę ciężej. Nie byłem w stanie tam wtedy cokolwiek zrobić. Nie wiem czemu. No ja zrozumiał, że za małe, że ten, za słaby armor jest wtedy. No tak to wtedy nie będzie. Ale tutaj na szczęście jest tak łatwo, że hej. Nic nie muszę tam odnawiać sobie. Oj, chociaż słabą zbrojkę już mam. Więc nie jest już tak pięknie, jak mógł się teraz wcześniej się wydawać. Już w sumie tym bardziej utrudnia trochę to sprawę. Ale tak... Nie jest to aż tak trudne, no. Żeby nie wiadomo jak często ginąć. Chyba dopiero już na tamtym piętrze będzie już gorzej. A nie, teraz dopiero... Czyli to 25 piętro. Teraz to będzie. I nie wiem, coś... nie. Tak, to już jest to piętro. To już jest to piętro. Tu złatwić jak najszybciej. Coś nie wiem, pozłatwiać. Dobra, hop. I nie wiem. Mm.
No nie jestem prawie cokolwiek zrobić. Prawie nie jestem w stanie czegoś zrobić tutaj. No, ten chłop już mnie mocno załatwia. No, padnij, padnij, padnij. Albo tak. Teraz tak. Dobra, hop. Hop. Kurde, no. Tak jak mówię, no nie jestem w stanie czegoś zrobić. No chociaż chmurką mogę walnąć. Jezus Maria. Aj, znowu to samo. Naprawdę. O Panie. No hop. No Panie. No co ja miałem zrobić? No prawie nie jestem w stanie cokolwiek zrobić, no halo. O Jezus. Ale to jest głupie. No Jezus. No nie bić mnie. No niekiedy, ej. Tu nie jestem w stanie zrobić nic. No patrz, no... No patrz, no, no właśnie, co ja mam zrobić? No halo. Czy w ogóle widać, jak to bardzo ten, no... Czy to widać, jakie to jest to porąbane? No chyba, że najlepszym pomysłem byłoby po prostu, no nie wiem, gdzieś pójść dalej. I nie wiem, tamtą część pozałatwiać i później, ale... Ale tak to... Nie mam jakoś za dużo czasu. Ale muszę tutaj, żeby... Żeby cokolwiek ogarnąć. Ja naprawdę, ja już trzeci raz tutaj jestem i nie jestem w stanie tutaj tego piętra przejść. Boże, czuję się właśnie jak w tym, no w poprzedniej wieży, w 25 czy 22 piętrze, już nie pamiętam, ale no gdzieś około tego. Ale co można tu tutaj zrobić, skoro takie rzeczy się tu dzieją? No nie rozumiem tego. No jak? No nie widzę prawie żadnej opcji, żeby to zrobić. Żadnej. Nie wiem. To wydaje mi się, że tak porąbane. Popatrz, no nie jestem w stanie w ogóle przejść z tego piętra właśnie. Ja prawie... Tyle? No serio? 25 piętro. Nie, bo akurat... Ja już miałem początek właśnie tego 41 rangi. Jakby tyle, tak malusio, za to wszystko. I niby tyle punktów mieliśmy za tą wieżę. Naprawdę. Co prawda to było tylko chyba... Jakieś 95% wieży, ale... Ale to tak, takie malusieńkie. Naprawdę. No na masakrę jakaś. Mam nadzieję, że tak mi wszystko się spodobało. No nie wiem, co można było jeszcze tu wymyśleć. No myślę, że coś z Minecrafta normalnego, może coś jeszcze na grę, ale... Co, to ja nie wiem. Totalnie nie wiem. Tak się zastanawiałem, czy... Coś Fortnite nie będę robił. Nie wiem, jakąś mapkę, nie wiem, przychodzić, to coś. No ale... Nie za dużo ciekawy, żeby tak na jedną osobę. Jakoś tak, nie wiem, przygodowo. Ale dobra. Tak więc, no nie wiem, można pisać w komentarzach,
co mógłbym tu zrobić wtedy na tym 25 piętrze, bo według mnie, chociaż największym, nie wiem, czy utrudnieniem jest, że no niby za dużo, ale ewentualnie, no nie wiem, mam EWT za słaby item, no ale gdybym chociaż miał kotwicę, to nie mam nawet grzybka, no i wtedy nie nawalałbym tak szybko, nawet nie mam żadnego leczenia, nic. Żadnego promienistego, żadnej aury wampiryzmu, żadnej chociaż miałem pijawkę, ale mało co. I EWT potki, które mogę sobie odnawiać szybciej, zabijając jakiegoś moba. I tyle, no. Ale tak to nie jest taka, to jest taka duża różnica między taką potężną kotwicą. Teraz naprawdę mocna. A właśnie, na początku myślałem, po cholery mi kotwica. Ale później, jak zacząłem mieć jakieś dobre enchanty, ja tu zauważyłem, jak bardzo mocna jest. To połączenie utrzymania otchłani, pijawką i trafienie krytyczne, no to robi różnicę. Chcę jeszcze EWT, jeszcze plus gong. Żeby tak, amulet, gong, ten grzebek, gong i tak. Dawaj tak wrogów, no to jest potężne i to bardzo. A tak wcześniej polegałem na PES Gwiezdnej Nocy. I na tej wieży polegałem właśnie, bo... No bo wcześniej jeszcze polegałem na rapierze, nie? Niby to było dobre, czy szybko nawala, ale... Mało co zrobiło. Nic nie robiło praktycznie. Mało obrażenia. Nie wiem, dobra. Mniejsza. Tak więc, no, to było na tyle. No i co, no... Nie, ktoś może mnie ma pomysł, co mógłby teraz w tym 25 piętrze zrobić. Bo przecież nie oglądałem w ogóle innych youtuberów, właśnie nie chciałem sobie psuć zabawy. Tak, bo wolę się męczyć. Ale tak, dobra, no to... To słyszenie na razie i tak na pożegnanie pogłaskam jeszcze pieska. Very cute.